publicznie na inauguracji VMI Szkoły Kulinarnej. Ja nazywam się Monika Kucia i jestem koordynatorem tego przedsięwzięcia. I po prostu rozpoczynamy przygodę z kierunkiem, którego jeszcze nie ma w Polsce. Będą to studia na poziomie licencjatu, które będą kształciły przede wszystkim szefów kuchni, ale także inne osoby związane z gastronomią w przyszłości, czyli menedżerów restauracji, dziennikarzy kulinarnych i inne osoby zajmujące się po prostu w sposób profesjonalny gastronomią. Udało nam się namówić do projektu m.in. osoby zgromadzone przy tym stole. Pozwolicie Państwo teraz, że przedstawię. Jest z nami Kurt Scheller, który jest mózgiem operacji, jeżeli chodzi o stronę praktyczną i też taką stronę dyscyplinującą młode osoby. Są z nami Państwo Adamczewscy, Pani Barbara Adamczewska i Pan Piotr Adamczewski, którzy będą zajmowali się całą stroną teoretyczną, historyczną, będą opowiadali o kuchni polskiej, o kuchniach świata i o historii smaku. Jest z nami pan Paweł Oszczyk, szef kuchni hotelu La Regina, który z kolei będzie uczył komponowania dań, będzie uczył tego, jak łączyć ze sobą pewne składniki i jak tworzyć swój własny styl. W szkole będziemy starali się skłonić do własnych poszukiwań, ale też dać solidną wiedzę studentom. Jest z nami Wojciech Bońkowski, który z kolei będzie studentów zapoznawał z wiedzą o winie i także o rynku wina, to za chwilę o tym parę słów. Jest z nami Jan Babczyszyn, który jest odpowiedzialny za takie zajęcia, które będą miały na celu zapoznanie studentów z całą strefą produktów regionalnych, lokalnych, z Polski i ze świata. I będzie się to nazywało Laboratorium Smaku, czyli będą to takie zajęcia praktyczne, polegające na degustacji, ale też na kontakcie z żywą osobą, która danym produktem czy danym rejonem się zajmuje. Chcę powiedzieć, że wciąż jesteśmy w fazie tworzenia tego kierunku. To nie jest tak, że przychodzimy tu z gotową receptą. Jesteśmy otwarci na to, żeby osoby z branży podpowiadały nam, co uważają za słuszne i jak wyobrażają sobie kształcenie takich ludzi, którzy będą właśnie odpowiadali na potrzeby rynku. To znaczy bardzo zależy nam na tym, żeby ten wydział kształcił osoby, które będą poruszały się swobodnie właśnie w rynku polskim, które będą bardzo dobrze znały historię polskiej kuchni, które będą znały bardzo dobrze polskie produkty, ale też specyfikę rynku polskiego. I po prostu chcemy zaoferować coś unikalnego w tym także sensie, że jest to